Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Wprowadzać w życie naukę soborową. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 21 maja 1980 roku. Jeśli dzisiaj pragnę mówić o Afryce, o moim dziesięciodniowym pielgrzymowaniu po tym kontynencie, to przede wszystkim w tym celu, aby odpowiedzieć potrzebie serca, a także, bodaj w pierwszym odczuciu, wymogom pierwszej myślowej syntezy. Trudno bowiem byłoby myśleć o spłaceniu w pełni długu, jaki przez te odwiedziny zaciągnąłem wobec tylu ludzi, społeczeństw i kościołów. Trudno byłoby tym bardziej opowiedzieć w krótkim stosunkowo przemówieniu to wydarzenie, a raczej cały ciąg wydarzeń, pełnych wielorakiej treści i wymowy. Jest to temat, który powielekroć. Musi powracać i długo jeszcze owocować. Głęboką potrzebę zbliżenia się do czarnego lądu czułem od pierwszych dni mojego pasterzowania na rzymskiej stolicy Świętego Piotra. I dlatego też z radością przyjąłem naprzód zaproszenie episkopatu Zairu, związane z pierwszym stuleciem ewangelizacji w tym olbrzymim kraju. Za tym poszło drugie, podobne zaproszenie ze strony episkopatów Ganie, gdzie również początek ewangelizacyjnej misji kościoła sięga roku 1880. Jednakże obok tych zaproszeń, uzasadnionych szczególną rocznicą, wkrótce pojawiły się inne z różnych krajów Afryki. Pochodziły od różnych episkopatów, a także od przedstawicieli władz państwowych. Było tych zaproszeń tyle, że nie sposób było w ciągu obecnej pierwszej podróży odpowiedzieć na wszystkie. Chociaż więc dziesięciodniowa podróż objęła oprócz Zairu i Gany również Kongo, Brazzaville, Kenię, Górną Woltę oraz Wybrzeże Kości Słoniowej, to jest to tylko część zadania, które pozostaje do wykonania i które przy pomocy Bożej pragnę wykonać. Co więcej, uważam to za mój pasterski obowiązek. Można w różny sposób patrzeć na powyższe wydarzenia. Podobnie jak różnie też można oceniać cały ten sposób sprawowania pasterskiej posługi biskupa rzymskiego w kościele powszechnym. Jednakże faktem jest, że już Jan XXIII przewidywał takie możliwości, a Paweł VI realizował je w wielkim zasięgu. Jest to zapewne związane również z rozwojem współczesnych środków komunikacji, ale nade wszystko jest związane z nową świadomością misyjną Kościoła. Świadomość tę zawdzięczamy Drugiemu Soborowi Watykańskiemu, który aż do najgłębszych korzeni ukazał teologiczne znaczenie prawdy, że Kościół stale znajduje się w stanie misji in statu Missionis. Nie może być inaczej, skoro stale trwa w nim misja, czyli posłannictwo Chrystusa, syna Bożego, oraz niewidzialna misja Ducha Świętego, którego Ojciec daje Kościołowi, a poprzez Kościół ludziom i ludom, za sprawą ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Można przeto powiedzieć, iż po Watykanu Sekundum nie można spełniać żadnej posługi w Kościele. Inaczej jak w poczuciu tak uformowanej świadomości misyjnej. Świadomość misyjna stała się poniekąd podstawowym wymiarem żywej wiary każdego chrześcijanina. Stała się ona sposobem życia każdej parafii, każdego zgromadzenia zakonnego czy też innych wspólnot. Stała się istotną charakterystyką każdego kościoła partykularnego, czyli diecezji stała się więc także właściwym i adekwatnym sposobem spełnienia pasterskiego posłannictwa biskupa Rzymu. Zdaje się, że po drugim soborze watykańskim nie może on swej posługi spełniać inaczej, jak wychodząc ku ludziom, a więc zarazem ku ludom i narodom, w duchu jakże jednoznacznych słów Chrystusa, które każą apostołom iść na cały świat, nauczając ich szcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauka drugiego soboru watykańskiego jest też najwłaściwszym przygotowaniem do owej afrykańskiej pielgrzymki papieża, jak gdyby niezbędnym podręcznikiem. Równocześnie zaś można powiedzieć, że sama ta podróż, pielgrzymka, nie jest niczym innym jak realizacją Czyli wprowadzeniem w życie nauki Watykanum Secundum. Może to kogo zadziwić, ale jednak tak właśnie jest. Albowiem nauka soboru nie jest tylko zbiorem abstrakcyjnych pojęć i formuł dotyczących Kościoła, jest natomiast dogłębną i wszechstronną nauką o życiu Kościoła. To życie Kościoła jest posłannictwem. W którym poprzez dzieje każdego człowieka, a równocześnie przez dzieje ludów i pokoleń, rozwija się i urzeczywistnia odwieczna tajemnica miłości Boga, objawiona w Chrystusie. Kontynent afrykański jest olbrzymim terenem, gdzie się ten dynamiczny proces dokonuje ze szczególną wyrazistością. Dusza Afryki zasługuje na to, żeby powiedzieć o niej to, co kiedyś stwierdził Tertulian, sam zresztą Afrykanin, że jest naturaliter Chrystiana. W każdym razie jest duszą głęboko religijną. W rozległych wciąż jeszcze warstwach swojej tradycyjnej religijności, wrażliwa na wymiar sakralny całego bytu, przeświadczona o istnieniu Boga i jego wpływie na wszelkie stworzenie. Otwarta ku temu, co poza doczesne i pozagrobowe. I jakkolwiek tylko część, 13% mieszkańców Czarnego Lądu przyjęła Ewangelię, to jednak podatność na jej przyjęcie, prepara ewangelika, jest ogromna. Znamienny też jest entuzjazm wiary i żywotność Kościoła. Można powiedzieć, iż wszystko to, zarówno wewnętrzna misja Kościoła, jak też ekumenizm, jak również skąd inąd wpływ islamu oraz rozległy wciąż jeszcze i bodaj przeważający zasięg religii tradycyjnej, animizmu, rozumie się właściwie dopiero przy pomocy tej nauki, jaką Sobór zawarł w Konstytucji o Kościele, a zwłaszcza w rozdziale o Ludzie Bożym gdzie poszczególne jego kręgi zostały określone w relacji do odwiecznie zbawczej woli Boga Stwórcy i Ojca, oraz do rzeczywistości Chrystusowego odkupienia i pośrednictwa, które nikogo nie wyłącza, jak wreszcie do tajemniczej działalności Ducha Świętego, który przenika ludzkie serca i sumienia. Mając przed oczyma ten bogaty i zróżnicowany obraz, Jaki nakreślił sobór, poruszamy się pośród ludzi i ludów Afryki nie tylko z żywą świadomością misji, ale także ze szczególną nadzieją zbawienia, które jeśli się dokonuje także i poza kościołem, zawsze się urzeczywistnia przez Chrystusa działającego w kościele. I chyba też tym się nade wszystko tłumaczył ów niezwykły stosunek do pielgrzyma, który nie reprezentował żadnej mocy doczesnej. Ale przychodził wyłącznie w imię Chrystusa, aby dawać świadectwo o Jego nieskończonej miłości do ludzi, do każdego człowieka i wszystkich, nawet tych, co Go jeszcze nie znają, jeszcze w pełni nie przyjęli Jego Ewangelii wraz z sakramentalną posługą Kościoła. Równocześnie zaś to wielkie i tak przecież zróżnicowane spotkanie świadczy o tym, jak olbrzymie jest nadal misyjne i misjonarskie zadanie Kościoła na tym bardzo obiecującym kontynencie. I chociaż w poszczególnych krajach większość episkopatów stanowią już czarni biskupi, to jednak nie tylko, wciąż jeszcze wielką część duchowieństwa tworzą misjonarze i misjonarki, co więcej, zapotrzebowanie na nich jest nadal wielkie. Może nawet dziś większe niż kiedykolwiek? Najbardziej czujni pasterze, synowie czarnego kontynentu, mówią o tym, nieraz dodając, że nadeszła szczególna godzina Afryki w dziejach ewangelizacji i że żniwo jest naprawdę wielkie. Jakże więc godni podziwu są choćby biali biskupi misyjni, którzy ustąpiwszy miejsca swoim afrykańskim następcom, pracują nadal jako misjonarze. W zwyczajnym, codziennym duszpasterstwie tamtejszych kościołów jakże bardzo ich przykład winien pociągać innych. Ostatnie słowo w tym syntetycznym obrazie należy się jeszcze młodym, od niedawna dopiero niepodległym afrykańskim społeczeństwom, nowym, suwerennym państwom tego kontynentu. Kościół przywiązuje do tego doniosłą wagę. Jak o tym świadczy choćby Konstytucja Gaudium et Spes, kierując się nie względami natury politycznej, ale nade wszystko etycznej. Wszędzie więc starałem się dawać wyraz radości płynącej stąd, że dzięki suwerenności czarnych społeczeństw realizuje się naturalne prawa narodu, który żyjąc i rozwijając się samodzielnie urzeczywistnia swą wrodzoną godność swą własną kulturę i może pełniej służyć innym społeczeństwom poprzez owoce swojej dojrzałej działalności. Kościół, który na różnych kontynentach ze swej strony starał się dopomagać w rozwoju narodów i społeczeństw, cieszy się z tego, co już w tej dziedzinie mógł uczynić na kontynencie afrykańskim i pragnie nadal służyć młodym narodom Czarnego Lądu z całym oddaniem i miłością. Myślę, że pierwsza moja pielgrzymka do krajów afrykańskich dała temu również właściwy i niezbędny wyraz. I dlatego też raz jeszcze wyrażam wdzięczność Bogu samemu, który skierował tam moje kroki, a także wszystkim, którzy w tym zadaniu, na różne sposoby, byli mi pomocni. Niech Bóg błogosławi Afrykę, wszystkich jej synów i córki.